Hejka wszystkim, z tej strony Rainfaria, Julia, jak to woli. No i dzisiaj mam kolab z Deverucius. No i tematem kolabu jest fuzja właśnie postaci z gier. Deverucius wybrała postać z Overwatcha 2, chyba dobrze mówię, i Ahri z Lola. I skórka to jest Arkadii, Ahri. Ja za to wybrałam z Lola Zaję i Kindreda. Zaja to skin SSG, a Kindred właśnie normalny. Ja później pokażę na końcu, jak właśnie Deverucius zrobiła mój szkic, jak zrobiła lineart i tym podobne. Deverucius wybrała Ahri i DVA do właśnie tego kolabu, ponieważ to są jej ulubione postacie z gier. Tematycznie pasuje do DVA. Deverucius zrobiła cały line art tej postaci, którą zrobiłam, szkic, co ja zrobiłam. Zrobiła w Paint Tool. Ja zbytnio nie kojarzę tego programu do rysowania tego typu rzeczy. Ale przepięknie zrobiła line art i kolorowanie tej całej postaci, którą zrobiła. Po prostu od razu sobie ustawiłam to na tapetę, na telefonie. Po prostu cudo. Wcześniej Deverucius robiła kolab z Anet Arts i ona to robiła myszką. Ja to szanuję, ponieważ ja to samo kiedyś robiłam i to nie na warstwach, tylko na jednej warstwie to robiłam i to było okropny błąd. Ale no cóż. Ona o wiele lepiej się na tym zna, ale na szczęście teraz ma normalny taki tablet z prawdziwego zdarzenia. Nie taki ekranowy, ale to już coś, prawda? Ja jak teraz miałam ten tablet, Huon 191 bodajże, ten model, to ja wcześniej na czarnym ekranie, bo nie widziałam, co jest z tym HDMI, gdzie ja mam. Ale jak na szczęście już mam cały ten ekran, już działa ekran tego tabletu, i na szczęście, no, nie działa. Po prostu super. Najgorsze tylko jest to, że w tym tablecie, no niestety, ekran cały jest o wiele jaśniejszy niż na moim takim ekranie komputerowym. To jest najgorsze, bo czasami muszę właśnie patrzeć, jaki kolor biorę i no, na tablecie o wiele jaśniejsze są te kolory. A na moim ekranie są takie cieplejsze. I nie wiem, któremu ekranowi ufać w danym momencie. A teraz troszeczkę o postaciach. DVA wiem tylko, że to jest postać z Overwatcha, ma 19 lat. No i jest tankiem, co prowadzi jakieś mecha, jakieś takie duże potwory, powiedzmy. A Ahri to jest postacią z Lola i to jest lisieca o 9 ogonach. No i jest, ma zabójczy urok. A Zaja jest taką typową buntowniczką, która nie lata, plus ma Rakana. No, a Rakan jest taki podrywacz. Kindred za to jest takim wiecznym łowcą ze swoim wilczurem. No i jest strzelcem. Można go brać nawet na topa czasami, inni biorą go. No, atak fizyczny, tego typu rzeczy. A Zaya jest takim typowym adekerem. A Ashi jest najlepiej na mida. Też czasami ludzie patrzyli, że biorą go w srebrze na bota, ale chyba niezbyt polecam Ahri na botach. Jak chcecie sobie zagrać ze mną w Lola, albo chociaż mnie zaprosić do znajomych, no to mam taki sam nick jak na YouTube, znaczy Rainfaria. Niestety troszeczkę rzadko ostatnio gram w Lola, więc mam bardzo mały level, 70, wiem, bardzo malutki, ale no nie mam czasu, jak wcześniej mówiłam, nawet na rysowanie, nawet na granie chciałabym, ale nie mogę, niestety. Bardzo rzadko teraz gram, ale tak, to jak będę aktywna, no to czemu nie? Możemy zagrać.
cały line art postaci, bo szkic to deweruciusz, zrobiłam w Kricie i malowanie w Kricie. Hej, tutaj myślałam, że zepsuję, ale o wiele lepiej teraz wyszły te włosy niż wcześniej. Myślałam, że już zepsuję totalnie ten rysunek, ale przepraszam, deweruciusz z paznokciami. Po prostu nie umiem paznokci rysować. Jak na razie Was zostawiam, możecie dalej oglądać. Jeśli nie, no to możecie przewinąć, chociaż lepiej by było, jakby się troszeczkę poglądali, jak to robiłam. Proszę. Thank you.
widzowie, przepraszam was, że no niestety tutaj nie nagrał mi się fragment, jak robię ubranie Ashley DVA bardziej. No bo no coś nie tak z kamerką, nie z kamerką, z programem OBS-em się stało. No i niestety nie nagrało się, przepraszam. A wracając do LOL-a, macie także kolega albo koleżanka ma level 400 w LOL-u, a ty masz niecałe 100 i tak boisz się nawet wchodzić na tego LOL-a, bo nie wiesz, czy ktoś powie, bo tak jak teraz patrzę, Boże, ludzie mają tyle czasu na tą grę. Masakra, że nawet level 400 mogą mieć albo i więcej, a ja nawet 80 nie mogę wyrobić, czy 100. Po prostu ludzie mają tak dużo czasu, albo po prostu nie chce im się nic robić. Ja po prostu mam taką czasami harówę, jak przyjdę ze szkoły, muszę od razu się nauczyć, poodrabiać, muszę narysować na kanał, choć ja to bardzo lubię. A tak no, nie mam czasu, bo późno wracam, a ludzie taki level i tyle czasu przy tej grze spędzają. Masakra. Ale zarazem to dobrze, jak ktoś nie ma nic do odrabiania albo coś, to taki odpoczynek, jak jest zimno, to spoko nawet. Czasami też myślałam, że zepsułam ten rysunek, na przykład szyją lub włosami, a tak naprawdę to spoko. Ale teraz przy tych ramionach. Czy przypadkiem ja nie zepsułam tego teraz? Albo tym ogonem za jasne kolory, za jaskrawe? Bo mi się tak właśnie zdaje, że za jaskrawe jest w odcieniach ten ogon. Za to moim zdaniem bardzo ładnie wyszedł nosek i oko. Moim zdaniem to najlepiej wygląda, no i ubranie i może ręka z pikselami, jak za chwilę będzie. A teraz znowu zmieniam temat, przepraszam was, ale jest taki filmik u mnie, Sketchbook Myszki Cownik. Jak nie oglądaliście, to polecam, dam link. Tam jest 400 wyświetleń, więcej niż 400 wyświetleń i serio, mega fajnie. Wbiło nam w tym miesiącu 12 subskrypcji i pod tym filmem jest 27 lajków w górę i jeden do dołu, 9 komentarzy i takie tam. Ale tak myślę, jak wbije nam 100 subskrypcji, to mogę zrobić taki filmik na temat mojego miejsca pracy. Gdzie wszystko to wykonuję, czym, gdzie to wszystko jest, gdzie to się znajduje. No, typowy mój pokój, tylko że nie cały, biurko i tego typu rzeczy. A tak konkurs myślę, że będzie na 200 subów, 500, a taki największy na 1000. To więc... też wbijajcie subskrypcję, bo nawet będzie ciekawie. Odnośnie kolabów, no to kolaby będą około raz na 2 miesiące. Jeden kolab na 2 miesiące. No bo to też są pewne rzeczy ważne do zrobienia. Naukę, jak wcześniej powiedziałam. Rodzina też jest i trzeba też spędzić z nimi czas. No i no kolaby też długo trwają, bo trzeba zrobić swój szkic, pomyśleć, jak on będzie wyglądał. Poza tego typu rzeczy, jak to całe zaprojektować i jeszcze szkic, zrobić line art tego, co przesłała pewna osoba. Też czas zajmuje. Mi ten line art i pokolorowanie tego zajęło mi około 8-9 godzin mi to zajęło, ale nie martwcie się tym, bo
mnie to cieszyło zarazem, jak to robiłam, bo tutaj są takie kolorowe, wesołe odcienie. Taki różowy, fioletowy, tam gdzieś niebieski, takie ciepłe odcienie. A Devero cieszy, właśnie ja zrobiłam taki bardzo ciemny szkic, taki no mroczny, bo zarazem Zaja jest mroczna, a Kindred przecież to jest powiedzmy śmierć. Jakoś tak. Nie pamiętam, bo teraz nie mam wyłączonego lola. A coś tam ze śmiercią było związane, no bo Kindred to wiesz, łowca ze swoim wilczurem i to w ogóle. Więc też pomyślałam, przepraszam, w ogóle. Więc myślałam troszeczkę, że troszeczkę mrocznie zrobię. Musiałam wymyślić pozę, jak to zrobić, jak dodać pewne elementy do siebie. No, takie myślenie jest przede wszystkim do kolabu, jak to połączyć ze sobą. No i też trzeba przesłać w danym terminie. No i no, czas zajmuje. Ja bardzo lubię kolaby, tylko że troszeczkę długo zajmują właśnie czasu. No bo tak, no to jest bardzo wesołe, tworzy się przy tym, myśli się, jak to pokolorować, trzeba znaleźć też pewne właśnie szczegóły. No i tutaj nie znałam tej postaci, no bo Overwatchem się troszeczkę nie zajmuję, ale jestem bardzo zadowolona z tego kolabu i się cieszę, że podjęłam się tego kolabu. I też dziękuję Devorucius za ten kolab. Gdy wcześniej właśnie rysowałam na tym tablecie, był jeszcze czarny ekran. I to nie przeszkadzało mi, ale teraz jak mam normalny ekran, z bratem podłączyliśmy to wszystko ciotecznym, no i o wiele lepiej się rysuje, wygodniejsze to jest wszystko, więc lepiej sobie zaoszczędzić na taki ekranowy tablet niż na taki czarny, choć czarny też jest spoko, bo mi to nawet nie przeszkadzało, jak mój ten tablet ekranowy miał czarny ekran, bo nie był podłączony w ogóle, a tak, no to jest spoko, tylko żeby kurna nie był ekran taki jasny, taki, jak to powiedzieć, żeby nie były takie za jasne kolory. Jest taki blady ten ekran, nie wiem, czy da się to ustawić, ale może spróbuję. Już się powoli zbliżamy do końca. Ostatnie pociągnięcia. No i tutaj macie szkic od Devorucius, a tutaj już skończony mój line art i kolorowanie. Tutaj macie mój szkic, a tutaj wykonanie przez Devorucius i to wyszło mega, po prostu mega, tak mi się spodobało. Od razu ustawiłam to sobie na tapetę telefonu. Mega, bardzo mega. No i jak teraz podobał Wam się filmik, zostawcie lajka i subika. No i do zobaczenia, pa pa!